Ich freue mich, bei euch zu sein. Cieszę się, że mogę być tutaj u was. Und wir möchten uns mit einem besonderen Buch aus dem Alten Testament beschäftigen. I chcieliśmy się zająć szczególną księgą ze Starego Testamentu. Aus dem Lied der Lieder oder das Hohe Lied. Z księgi Pieśni nad Pieśniami. Wir lesen zum Anfang aus Kapitel 4. Na początek przeczytamy z czwartego rozdziału. Vers 1 bis 7. Od pierwszego do siódmego wiersza. Pieśń nad Pieśniami, czwarty rozdział, od pierwszego do siódmego wiersza. O, jakże jesteś piękna, moja przyjaciółko! O, jakże jesteś piękna! Twoje oczy są jak oczy gołębic, spoza twojej zasłony. Twoje włosy jak stado kóz, które schodzą z gór Gileadu. Twoje zęby są jak stado owiec strzyżonych, które wyszły z kąpieli. Wszystkie one mają bliźnięta, nie ma między nimi niepłodnej. Twoje wargi są jak wstążka karmazynowa, twoja mowa pełna wdzięku. Twoje skronie są jak rozkrojone jabłko granatu spoza twojej zasłony. Twoja szyja jest jak wieża Dawidowa, zbudowana na zbrojownię. Tysiąc tarcz wisi na niej, a wszystko to puklerze bohaterów. Dwoje twoich piersi jest jak dwoje sarniąt, bliźniąt gazeli, pasących się między liliami. Zanim chłód wieczorny zawieje i pierzchną cienie, pójdę na górę Miry i na wzgórze Kadzidła. Cała jesteś piękna, moja przyjaciółko, i żadnej nie ma na tobie skazy. Zunächst ist es vielleicht gut, wenn wir etwas einleitend beginnen, um zu verstehen, was das Buch für uns bedeutet. Na początku na pewno będzie dobrze, jeżeli zrobimy takie wprowadzenie, aby pokazać, co ta księga dla nas oznacza. Das Buch hat Salomo geschrieben. Tą księgę napisał Salomon. Und Salomo hat drei Bücher geschrieben. A Salomon napisał trzy księgi. Zuerst das Buch Prediger. Najpierw tą księgę Kaznodziei. Das Buch der Sprüche. Następnie księgę przypowieści. Und das Buch Lied der Lieder. I następnie księgę Pieśni nad Pieśniami. Man vermutet, wenn man alle drei Bücher nebeneinander legt. I można tak przypuszczać, gdy położy się te trzy księgi tak obok siebie, dass die Entstehungszeit verschieden ist, jedes Buch an einer anderen Zeit geschrieben worden ist. Że czas powstania tych ksiąg jest różnorodny. Im Buch der Sprüche steht am Anfang König von Israel. W tej księdze przypowieści na początku jest napisane król Izraela. Im Buch der Prediger steht König in Jerusalem. W księdze Kaznodziei jest napisane król w Jerozolimie. Im Buch Lied der Lieder spricht auch ein wird auch vom König gesprochen, aber es heißt meistens nur Salomo. W tej księdze Pieśni nad Pieśniami jest też mowa o królu, ale w większości przypadków mowa jest o Salomonie. Am Anfang 1 Vers 1 das Lied der Lieder von Salomo. Możemy już to zauważyć w pierwszym rozdziale, w pierwszym wierszu, pieśń nad pieśniami Salomona. Man hat deshalb vermutet, i dlatego przypuszcza się na tej podstawie, das Lied der Lieder hat Salomo geschrieben, als er jung war. Że tą księgę pieśni nad pieśniami Salomon napisał wtedy, gdy był młodym człowiekiem. Das Buch der Sprüche in der Blütezeit des Königreiches. A tą księgę przypowieści w tym największym rozkwicie jego okresu panowania królewskiego. Und das Buch der Prediger am Ende seines Lebens. A księgę Kaznodziei Salomona napisał na koniec swojego życia. Das Buch der Lied der Lieder hat drei Besonderheiten.
Ta księga Pieśni nad Pieśniami cechuje się trzema rzeczami szczególnymi. Der Name von Gott kommt überhaupt nicht vor. W tej księdze w ogóle nie pojawia się imię Boże. Zweitens, po drugie, kein Zitat im Neuen Testament. Nie znajduje się ani jeden cytat z tej księgi w Nowym Testamencie. Und dann sehen wir, wenn wir gleich auch in die Verse gehen, die Braut spricht nicht zu dem Bräutigam, sondern nur über ihn. I wkrótce to zauważymy, gdy będziemy rozważali poszczególne wiersze. Oblubienica tutaj nigdy nie zwraca się do oblubieńca. Ona tylko mówi o oblubieńcu. Jetzt möchten wir noch eine Verbindung bringen zwischen Sprüche, Prediger, Sprüche und Lied der Lieder. Ale teraz chcemy pokazać powiązanie pomiędzy tymi trzema księgami Przypowieści, Kaznodziei i Pieśni nad Pieśniami. Im Gegensatz zur Entstehungszeit, przeciwnie do tego przypuszczalnego czasu powstania tych ksiąg, ist das Buch der Prediger sozusagen das niedrigste Buch. Można powiedzieć, że ta księga Kaznodziei jest z duchowego punktu widzenia tą najniższą księgą. Salomo sieht nicht in den Himmel, sondern nur alles unter der Sonne. Salomon wtedy nie spogląda w kierunku nieba, tylko patrzy na ziemię, na to wszystko, co znajduje się na niej, można powiedzieć, pod słońcem. Der Name Gottes ist immer nur Gott. Imię Boże zawsze jest tam tylko wymieniane jako Bóg. Man kann es, wenn wir es mit der Stiftshütte vergleichen. I można by to porównać, gdybyśmy to porównali z tym namiotem zgromadzenia. Mit dem Vorhof vergleichen. Można by było porównać z przedsionkiem. Das Buch der Sprüche, w księdze przypowieści, geht einen Schritt weiter. Duchowo idziemy krok do przodu. Wir sehen dort den Namen Gottes Jehova oder Herr. Tam już oglądamy imię Boże jako Jehowa, albo tłumaczy się to jako Pan. Das ist der Name des Bundesgottes von Israel. Jest to imię Boga tego przymierza izraelskiego. Wir können vielleicht sagen, dass im Buch der Sprüche wir die Dinge so sehen wie Gott. Można by powiedzieć, że w tej księdze przypowieści widzimy opisane rzeczy tak, jak to widzi Bóg. Und unseren Weg auch entsprechend dann einrichten. I według tego też i my mamy kierować naszą własną drogą. Im Buch der Sprüche finden wir oft die Furcht des Herrn. W tej księdze przypowieści bardzo często znajdujemy to określenie bojaźń Pańska. Und dann steht an einer Stelle, ich glaube Sprüche 9, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. A w jednym miejscu, myślę, że to w 9 rozdziale jest napisane, że bojaźń Pańska jest początkiem mądrości. So dass wir das mit der Stiftshütte mit dem Heiligtum vergleichen können. Tak, że możemy tutaj w stosunku do tego namiotu zgromadzenia porównać z tym miejscem świętym. Aber im Lied der Lieder sind wir sozusagen im Allerheiligsten. Ale będąc w księdze tej Pieśni nad Pieśniami, duchowo patrząc, znajdujemy się w tym miejscu najświętszym przybytku. Wir dürfen dort ein Vertrauen, eine Verbindung von Braut und Bräutigam sehen. I tam możemy oglądać ten stosunek zaufania, stosunek łączności pomiędzy oblubienicą a oblubieńcem. Vielleicht noch zwei Stellen aus den beiden Büchern, die auch eine Verbindung sind. Może jeszcze dwa miejsca byśmy przeczytali z tych dwóch ksiąg, które właśnie pokazują te połączenie. Zuerst aus Prediger 7, Vers 28. Najpierw z Księgi Kaznodziei, 7 rozdział, 28 wiersz. Kaznodzieja, 7 rozdział, 28 wiersz. Czego jeszcze szukam, a czego nie znalazłem, jest to. W 1000 ludzi znalazłem jednego człowieka,
Ale wśród nich wszystkich nie znalazłem kobiety. Salomo spricht hier von einem Mann, den gefunden hat, und wir können es anwenden auf den Herrn Jesus. Salomon tutaj mówi o pewnym człowieku, którego on znalazł, i my możemy to miejsce tutaj zastosować na Pana Jezusa. Aber er hat keine Frau gefunden. Ale on nie znalazł tam ani jednej kobiety. Und wir wissen, Salomo hatte viele Frauen. A my przecież wiemy, że Salomon miał wiele kobiet. Aber er hat nicht die Frau gefunden. Ale on nie znalazł tej zasadniczej, tej żony. Dann ein zweiter Vers aus Sprüche 31. I drugi wiersz, który możemy przeczytać z przypowieści z 31 rozdziału. Ein Kapitel, was wir gut kennen vielleicht. Jest to na pewno rozdział, który dobrze znamy, tak przypuszczam. Und da fragt Salomo in Vers 10. I tutaj czytamy, gdy Salomon tu powiedział w wierszu 10, przypowieści Salomona 31, wiersz 10. Wer wird eine tüchtige Frau finden? Ja? Und dzielna kobieta, trudno o taką. Któż ją znajdzie, tak można by tu przetłumaczyć. Und jetzt gehen wir ins Lied der Lieder. A teraz przejdźmy do Księgi Pieśni nad Pieśniami. 1, Vers 8. Pierwszy rozdział, 8 wiersz. Jeżeli tego nie wiesz, najpiękniejsza wśród kobiet, to idź śladem owiec i paś swoje koźlęta przy szałasach pasterzy. Er hat eine Frau gefunden. Okazuje się, że znalazł niewiastę. Aber was bedeutet die Frau im Buch Lied der Lieder in seiner Bedeutung im Alten Testament? Ale co oznacza właśnie ta niewiasta w tej Księdze Pieśni nad Pieśniami w tym zasadniczym znaczeniu w Starym Testamencie? Es ist natürlich ganz no, was das Buch beinhaltet, eine Liebesgeschichte, eine Geschichte von Braut und Bräutigam. Rzeczywiście, ta cała księga to jest opis historii miłości oblubienicy i oblubieńca. Man vermutete Sulamit, die Frau. Można przypuszczać, że ta niewiasta, ta Sulamitka, kam aus Sulam, ona, nicht aus Israel. Ona pochodziła z Sulamu, czyli nie pochodziła z Izraela. Und war eine Hirtin auf dem Feld und deswegen schwarz verbrannt. Ona była pasterką na niwach izraelskich, a więc ona była mocno opalona przez słońce. Und hat Salomo auf dem Feld kennengelernt. Jest tam napisana, opisana jako ciemna, jako czarna. I ona tam, na tych polach, poznała Salomona. Sie wusste nicht, es ist der König von Israel. Ona nie wiedziała, że to jest król Izraela. Und dann ist eine Beziehung entstanden. I wtedy powstał związek między nimi. Und das bedeutet in Bezug auf Israel. A to oznacza właśnie w powiązaniu z Izraelem. Israel ist auch nicht mehr die Frau von dem Herrn Jesus, weil sie böse war, verworfen. Izrael nie jest żoną Pana Jezusa, bo okazała się ona złą i została odrzucona. Israel ist draußen. Izrael znajduje się na zewnątrz. Israel ist schwarz. Izrael jest ciemny czy czarny. Verbrannt durch die Prüfungen. Jest spalony przez wszystkie doświadczenia. Und lernt in der Zukunft. I dopiero w przyszłości będzie to mógł poznać. Auf einmal wieder Salomo kennen. Będzie mógł rozpoznać nagle znowu Salomona. Aber weiß überhaupt nicht, es ist der Herr, es ist der Messias. I ale w ogóle nie będzie o tym wiedział, że to jest Pan, że to jest Mesjasz. Und dann gibt es bald eine Verbindung neu mit Israel. I wtedy szybko powstanie nowe złączenie z Izraelem, nowe powiązanie. Aber warum lesen wir darin? Ale dlaczego my o tym czytamy? Können wir auch etwas lernen? Czy my z tego możemy się czegoś nauczyć? Natürlich, sonst würden wir es nicht lesen.
Naturalnie, bo inaczej byśmy przecież tego nie czytali. Was können wir lernen? Czego możemy się nauczyć? Im Alten Testament finden wir natürlich nicht das Geheimnis der Versammlung. Naturalnie w Starym Testamencie nie znajdujemy opisanej tajemnicy zgromadzenia. Deswegen können wir hier nicht die Versammlung sofort finden. Dlatego też natychmiast czy szybko nie możemy tu w tych opisach znaleźć opisu zgromadzenia. Unser Verhältnis zu dem Herrn Jesus ist ein anderes als mit Israel. Nasz związek, nasz stosunek z Panem Jezusem jest całkiem inny niż jego związek z Izraelem. Aber wir lernen drei Punkte. Ale możemy nauczyć się trzech rzeczy. Erstens. Po pierwsze, die Liebe von dem Bräutigam ist immer gleich. Że miłość oblubieńca zawsze jest jednakowa. Salomo liebt die Braut. Salomon miłuje oblubienicę. Der Jesus liebt uns. I Pan Jezus miłuje nas. Zweitens, po drugie, unsere Liebe, nasza miłość, ist schwankend. Jest miłością, która jest z wzlotami i upadkami. Oder? Albo może inaczej tak jest. Manchmal sind wir nah bei dem Herrn Jesus. Bo my czasami jesteśmy blisko Pana Jezusa. Aber dann ist es vielleicht auch ein Problem, weil wir böse waren oder weil ein Problem kommt, dass es etwas weniger geworden ist. Ale potem może pojawić się problem, bo my sami byliśmy złymi, albo trudności powstały w naszym życiu i ta miłość staje się niższych lotów. Aber der Herr Jesus möchte erreichen, ale Pan Jezus chciałby to osiągnąć, dass unsere Liebe nicht so schwankend, sondern auch gleich bleibt. Żeby nasza miłość nie była taka chwiejna, ale aby cały czas była jednakowa. Und deswegen der dritte Punkt. I dlatego też jest tutaj pokazany trzeci punkt. Wir schauen weg von uns. My odwracamy nasze spojrzenie od nas samych. Und schauen hin auf den Herrn Jesus und seine Liebe. I zaczynamy spoglądać na Pana Jezusa i na Jego miłość. Und das wollen wir versuchen. I chcielibyśmy zawsze tak próbować postępować. Heute Abend wollen wir uns mit der Braut beschäftigen. Dzisiaj wieczorem chcielibyśmy zajmować się oblubienicą. Aber wir freuen uns besonders, wenn wir morgen auf den Bräutigam schauen. Ale szczególnie możemy już się z tego cieszyć dzisiaj, że jutro będziemy mogli spoglądać na oblubieńca. Und danach auf die Liebe. A później również będziemy mogli spoglądać na miłość. Denn nur allein der Blick darauf kann unser Verhältnis etwas glätten. Bo tylko spojrzenie na to może nasz stosunek do niego zrównoważyć. Und als Überschrift vielleicht noch ein Vers aus den Sprüchen. I jako tytuł tego chcielibyśmy teraz jeden wiersz z przypowieści przytoczyć. Sprüche 23, Vers 26. Przypowieści 23 rozdział. 26 wiersz. Przypowieści 23 rozdział, 26 wiersz. Synu mój, daj mi swoje serce, a twoje... Gib mir mein Sohn dein Herz. Tak, tylko tyle. Synu mój, daj mi swoje serce. Natürlich auch meine Tochter. Naturalnie to też i dotyczy moja córko. Wenn das Herz richtig steht, jeżeli serce będzie prawidłowe, stało, w dobrym stanie będzie, dann ist vieles geregelt, oder fast alles. Wtedy wiele rzeczy będzie już samo od siebie uregulowanych, albo można powiedzieć prawie wszystko. Kommen wir jetzt zu Kapitel 4 und den gelesenen Versen. Przejdźmy teraz do czwartego rozdziału i do tych przeczytanych wierszy. Es beginnt, dass zweimal gesagt ist, du bist schön. Rozpoczyna się od tego, że dwukrotnie jest tutaj powiedziane, o jakże jesteś piękna.
Das betrifft nicht nur die Schwestern unter uns. To dotyczy nie tylko sióstr, które są wśród nas. Sondern wir haben ja gesehen, die Braut zeigt unser Verhältnis zum Herrn Jesus. Ale już to oglądaliśmy, że ta oblubienica obrazuje nasz stosunek do Pana Jezusa. Nicht in Bezug auf die Segnungen der Versammlung. A nie dotyczy to tego błogosławieństwa, jeśli chodzi o zgromadzenie, sondern unsere praktische Beziehung zum Herrn Jesus tagtäglich. Ale pokazuje nasze praktyczne, codzienne współżycie z Panem Jezusem. Und wir fragen einmal, war ich heute schön? I musimy siebie zapytać, czy ja dzisiaj byłem piękny? Schön für Gott. Byłem piękny dla Boga? Das wird zum Beispiel gesagt, ich glaube von Mose in Apostelgeschichte 7, er war schön für Gott. Ja myślę, że tak jest napisane w stosunku do Mojżesza w Dziejach Apostolskich w 7 rozdziale. Takie słowo właśnie, a Mojżesz był pięknym u Boga. Czy dla Boga. Jetzt er zeigt uns 7 Punkte über die Braut. I teraz pokazanych jest 7 punktów dotyczących oblubienicy. Warum die Braut schön ist. Dlaczego ta oblubienica jest piękna? Und wir müssen jetzt versuchen, und das ist wunderbar in Gottes Wort. I musimy teraz to spróbować uczynić, a to jest rzecz naprawdę cudowna w Słowie Bożym. Er sagt uns jetzt einmal viele Sinnesorgane oder Körperteile. On tutaj zaczyna wymieniać wiele organów naszego ciała. Und wir müssen fragen, was bedeutet das bezogen auf uns? I my musimy samych siebie zapytać, co to wszystko obrazowo znaczy dla nas. Und dann beschreibt er diese Körperteile oder Sinnesorgane mit Bildern. I wtedy on tutaj zaczyna opisywać te części ciała albo te usposobienie naszego umysłu za pomocą różnych obrazów. Was bedeuten die Bilder? I co oznaczają teraz te obrazy? Und da kann ich euch nur empfehlen. I teraz mogę wam tylko to polecić. Sucht immer, auch wenn ihr vielleicht euch später noch einmal damit beschäftigt. Poszukajcie dla siebie, gdy będziecie kiedyś w przyszłości się tą księgą zajmować. In der ganzen Bibel zum Beispiel, erster Punkt, was bedeuten die Augen? No i nie tylko w tej księdze, ale i w całej Biblii, punkt pierwszy, co oznaczają oczy? Und dann können wir sehr viel lernen. I wtedy, gdy to zaczniemy rozważać sami dla siebie, będziemy mogli się bardzo dużo nauczyć. Nicht alle Stellen sind gleich. Naturalnie nie wszystkie miejsca są jednakowe. Aber wenn wir viele Stellen zusammennehmen, ergibt sich oft ein großes Bild. Ale gdy wiele miejsc weźmiemy pod uwagę, to z pewnością roztoczy się przed nami duży, piękny obraz. Warum fängt er mit den Augen an? Dlaczego on tutaj zaczyna opis od oczu? Das Auge ist das Einfallstor für das Herz. Bo oczy są tą bramą wejściową dla naszego serca. Der Jesus sagt, wenn, ich glaube, Matthäus 6. Pan Jezus powiedział, wydaje mi się, że to jest w Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale zapisane. Ja. Tak. 6:22. Mateusza 6:22. Światłem ciała jest oko. Jeśli tedy oko twoje jest zdrowe, całe ciało twoje jasne będzie. Das was wir sehen, prägt uns. To co my widzimy, to nas kształtuje. Wir sollen einen Blick auf den Herrn Jesus haben. A my powinniśmy mieć nasze oczy skierowane na Pana Jezusa. Wir finden die Augen oft in dem Lied der Lieder, zum Beispiel schon Kapitel 1, Vers 15. Te oczy znajdujemy opisane często w tej księdze Pieśni nad Pieśniami, już nawet w 1 rozdziale, w 15 wierszu. Und der Höhepunkt ist Kapitel 6, Vers 5.
A tym punktem szczytowym jest 6 rozdział, 5 wiersz. Am Anfang. Odwróć swoje oczy ode mnie, bo mnie przerażają. Das bedeutet, to oznacza, die Braut sieht so intensiv auf den Bräutigam, że oblubienica tak intensywnie spogląda na tego oblubieńca, dass der Bräutigam sich sehr darüber freuen kann. Że oblubieniec może z tego się bardzo ucieszyć. Wir lernen sofort, um ein Herz für den Herrn Jesus zu haben. I natychmiast możemy z tego się nauczyć to, że aby mieć otwarte serce dla Pana Jezusa, müssen wir auf ihn schauen. To musimy na Niego ciągle spoglądać. Und diese Augen sind hinter einem Schleier. A te oczy znajdują się za zasłoną, za welonem. Das bedeutet, verdeckt alles, was von dieser Welt ist. To oznacza, że wszystko jest zakryte, co jest z tego świata. Und nur den Blick auf den Herrn Jesus haben. I tylko te oczy mają swoje spojrzenie skierowane na Pana Jezusa. Und zweitens sagt er, die Augen sind tauben. A po drugie mówi tutaj, że te oczy są jak gołębice. Was ist eine Taube und ihre Bedeutung? Co to jest gołębica i jakie jest jej znaczenie? Ich weiß nicht, ob es bei euch auch in der Gegend jemand gibt, der Tauben züchtet. Nie wiem, czy tutaj w waszej okolicy macie ludzi, którzy zajmują się hodowlą gołębi. Die Taube ist ein sehr treues Tier. Ale wiemy, że gołąb jest bardzo wiernym zwierzęciem czy ptakiem. Und wenn man eine Brieftaube, i jeżeli ktoś hoduje takie gołębie pocztowe irgendwo hinbringt, weit weg, i wywiezie specjalnie te gołębie pocztowe daleko od swojego domu, sie fliegt immer wieder sofort zurück, wo sie herkommt. To wiemy, że ten gołąb natychmiast rozpoczyna podróż powrotną i leci w kierunku swojego domu. In der Schweiz, w Szwajcarii gibt es sogar bei den Soldaten, również i w armii szwajcarskiej, wśród żołnierzy tej armii, eine Abteilung mit Tauben. Znajduje się również i oddział, który zajmuje się hodowaniem gołębi. Wir können heute SMS schreiben oder telefonieren oder E-Mail. My dzisiaj potrafimy pisać SMS-y, my potrafimy telefonować. Aber die Schweiz hat zur Sicherheit, ale Szwajcaria, aby zapewnić komunikację, te bezpieczeństwo tej komunikacji, wenn alles einmal ausfällt, bo wiemy, że gdy zabraknie prądu, to wszystkie te nowoczesne środki, wszystkie zawodzą, die Tauben, damit sie Nachrichten bringen können. Mają właśnie gołębie po to, aby mogły przenosić wiadomości. Was lernen wir? A co my możemy się z tego nauczyć? Wir können nicht den ganzen Tag auf den Herrn Jesus schauen. Nie jesteśmy w stanie cały dzień spoglądać na Pana Jezusa. Wenn wir hier denken an Braut und Bräutigam, gdy tu pomyślimy sobie o tej oblubienicy i o oblubieńcu, dann ist mir früher gesagt worden, als ich noch verlobt war, to mnie kiedyś mówiono, gdy byłem zaręczony, beim Autofahren, du passt gar nicht auf, du schaust immer nur auf den Beifahrersitz. Gdy jedziesz za kierownicą twojego samochodu, ty w ogóle nie koncentrujesz się na drodze. Ciągle spoglądasz na fotel obok ciebie. Das geht natürlich nicht. Wir können nicht mehr sagen, ich kann nicht in die Schule gehen, ich muss auf den Herrn Jesus schauen. I to rzeczywiście się nie da, bo gdy musimy iść do szkoły, to nie możemy ciągle spoglądać na Pana Jezusa. Aber von der Taube lernen wir, ale od tego gołębia, czy gołębicy, możemy się nauczyć tej właściwości, wir haben unsere Aufgaben, że my mamy do spełnienia swoje własne zadania, aber sobald Zeit ist, fliegen wir wieder zurück. Ale jak tylko pojawi się chwila wolnego czasu, to lecimy z powrotem. Dann geht es weiter mit dem zweiten Punkt. I teraz możemy kontynuować, przechodząc do drugiego punktu.
Die Haare. Włosy. Was bedeuten die Haare in der Bibel? Co włosy oznaczają w Biblii? Wir finden in 4. Mose 6 zum Beispiel. W 4. Księdze Mojżeszowej, w 6. rozdziale na przykład możemy przeczytać den Nazir. Opis o Nazyrejczyku. Der Nazir sollte seine Haare frei wachsen lassen. I tam jest zakon dla tego Nazyrejczyka zawarty i jest napisane, że ten mężczyzna ma pozwolić, aby swobodnie rosły jego włosy. Er wollte damit zeigen, a tym samym ten mężczyzna chciał to pokazać, dass er ein Gelübde hat, ein Versprechen an Gott. Że on zawarł ślub z Bogiem, takie przyrzeczenie w stosunku do Boga uczynił. Das ist der erste Punkt der Haare. I te włosy właśnie są tym pierwszym punktem tego ślubowania. Haben wir Hingabe an den Herrn Jesus. I my możemy teraz pod tym obrazem tych włosów oglądać nasze oddanie się całkowicie dla Pana Jezusa. Wir sehen hier, dass die Haare sehr lang waren, ein Vergleich mit einer Herde Ziegen und einem Abhang. My możemy tutaj w tych wierszach oglądać, że te włosy były bardzo długie i porównane są tutaj z tym stadem owiec, które pasą się na zboczu góry. Der zweite Punkt ist in 1. Korinther 11. Drugi punkt to jest... Drugi punkt dotyczący naszych włosów, to możemy teraz spojrzeć na drugi list do Koryntian, 11 rozdział. Wo die Frau lange Haare hat. Tam, gdzie jest opisane, że niewiasta ma długie włosy. Als Zeichen der Unterwürfigkeit oder Unterordnung. Jako znak podporządkowania się i... Pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział. Jako znak podporządkowania się. Hier ist es aber jetzt nicht so, dass nur die Schwestern angesprochen sind. Ale tutaj mowa jest nie tylko o tym, że to jest skierowane do sióstr, sondern wir sind alle dem Herrn Jesus unterworfen. Ale tutaj chodzi o to, że my wszyscy jesteśmy poddani Panu Jezusowi. Dann ist hier schön zu sehen, dass die Haare mit einer Herde Ziegen verglichen wird. Jakie to jest piękne, że możemy tutaj oglądać, te włosy są porównane do stada kóz. Ich habe von einem Landwirt gelernt, ein Bauer, ein Landwirt hat mir gesagt. Ja nauczyłem się od pewnego gospodarza, który mi opowiadał, dass die Ziege ein Tier ist, was auch gut alleine sein kann. Że koza to jest takie zwierzę, które znosi bardzo dobrze samotność. Vielleicht ist das ein Hinweis auf Absonderung. Może ono właśnie być tym obrazem tego odosobnienia. Wenn wir ein Hingabe an den Herrn Jesus haben und ihm unterworfen sind, jeżeli mamy nasze oddanie dla Pana Jezusa, jesteśmy mu podporządkowani, wir müssen uns absondern von allem, was böse ist. To oczywiście oznacza, że musimy się odosobnić od wszystkiego, co jest złe. Aber hier wird trotzdem eine Herde Ziegen gezeigt. Ale tutaj pomimo tego pokazane jest stado kóz. Und das ist wunderbar. I to jest rzecz cudowna. Absonderung führt nie in die Isolation, nie in alleine sein. Odosobnienie nigdy nie prowadzi do wyizolowania i bycia samotnym. Elia hat das gedacht. Eliasz tak właśnie myślał, że tak jest. Ich bin alleine übrig geblieben. I narzekał, ach, ja tylko sam pozostałem. Aber das ist nicht wahr. Ale to nie było prawdą. In 2. Timotheus 2 heißt es, w drugim liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale jest napisane, wegreinigen, abyśmy się oczyszczali od złego, und dann den Herrn anrufen mit denen, i potem wzywali Pana razem z tymi, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen. Którzy wzywają Pana z czystego serca. Auch heute dürfen wir einen gemeinsamen Weg noch gehen.
I dzisiaj jeszcze możemy iść naszą wspólną, społeczną drogą wszyscy razem. Wie wunderbar. Jak, Absonderung? Jakie to jest cudowne. Odosobnienie. Aber nicht alleine sein. Ale nie po to, aby być w samotności. Sondern ein gemeinsamer Weg, eine Herde. Ale aby iść wspólną drogą jak jedna trzoda albo jedno stado kóz. Kommen wir zum dritten Punkt. Teraz możemy przejść do trzeciego punktu. Die Zähne. Zęby. Und das ist ganz einfach manchmal in der Bibel. Ta rzecz wydaje się bardzo prostą w całej Biblii. Man kann an den Zähnen oft sehen, ob jemand gesund ist oder nicht. Bardzo często można na podstawie zębów rozpoznać, czy ktoś jest zdrowy, czy nie. Und hier sind die Zähne wie eine Herde geschorener Schafe. A tutaj zęby są przyrównane do stada owiec strzyżonych. Das bedeutet, sie sind weiß. A to właśnie oznacza, że one są białe. Und geschoren bedeutet alles abrasieren, was von uns wächst. A jeśli są owce ostrzyżone, to oznacza, że zostało wszystko usunięte, co z nas samych wyrasta. Wir finden das beschrieben bei dem Gesetz des Aussätzigen. My możemy to znaleźć też i w przypadku tego zakonu dotyczącego trędowatego. Dritte Mose 14. Trzecia Mojżeszowa, 14 rozdział. Vers 8 und 9. W 8 i w 9 wierszu. Trzecia Mojżeszowa, 14 rozdział, 8 i 9 wiersz. Ja, genau. A ten, który się oczyszcza, wypierze swoje szaty, zgoli wszystkie swoje włosy, umyje się w wodzie i będzie czysty. Potem może wejść do obozu, lecz będzie przebywał poza swoim namiotem przez 7 dni. Siódmego dnia zgoli wszystkie swoje włosy, głowę, brodę i brwi, zgoli wszystkie swoje włosy i wypierze swoje szaty i umyje swoje ciało w wodzie i będzie czysty. Also alles, was von uns kommt, muss weg. A więc wszystko, co pochodzi z nas samych, musi być usunięte. Was machen wir mit den Zähnen? A co my robimy z zębami? Es sind keine Zähne von Löwen. To nie są zęby lwów. Im Galaterbrief sagt der Apostel Paulus. W liście do Galacjan apostoł Paweł napisał. Wenn ihr einander beißt und fresst, dann müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Jeżeli siebie nawzajem kąsacie i gryziecie, to uważajcie, abyście siebie nawzajem nie strawili. Es sind die Schafe. Bo my jesteśmy owcami. Und es geht um Nahrung aufnehmen. I tu chodzi o sprawę przyjmowania pokarmu. Was essen wir? Co my jemy? Natürlich trinken wir Milch, zum Beispiel, weil es gesund ist. Na przykład pijemy mleko, gdyż jest zdrowe. Aber darum geht es nicht hier. Ale o to tutaj nie chodzi. Aber was nehmen wir für unser Herz auf? Ale co my przyjmujemy do naszego serca? Wir müssen uns manchmal für die Schule, für das Studium, für den Beruf mit vielen Sachen beschäftigen. My w naszym życiu i w szkole, i na studiach, i w życiu zawodowym na co dzień zajmować się musimy wieloma różnorodnymi rzeczami. Das geht nicht anders. Gdyż nie da się inaczej. Aber wenn es dann um unser persönliches Leben geht, ale jeżeli chodzi o nasze osobiste życie, was nehmen wir alles auf? To co my wszystko przyjmujemy? Ist es geschoren? Czy to, nicht von Menschen? Czy to jest wszystko tak wystrzyżone, czyli nie ma tam rzeczy, które pochodzą od ludzi? Und kommt es von Gott? Czy rzeczywiście wszystko pochodzi w tym pokarmie od Boga? Denn jetzt finden wir hier, gdyż tutaj możemy zauważyć, dass diese Schafe aus der Schwemme heraufkommen. Że te stado owiec wychodzi z kąpieli. Das bedeutet, sie sind gewaschen. To oznacza, że one są umyte.
das Wort Gottes hat immer eine reinigende Wirkung. I Słowo Boże zawsze ma oczyszczające oddziaływanie na nas. Es gab einmal eine alte Schwester. Kiedyś żyła starsza siostra. Sie war schon sehr vergesslich. Była już w wieku, w którym dużo rzeczy się zapomina. Und sie hat gesagt, ich komme nicht mehr in die Zusammenkünfte. I powiedziała, że nie mogę już przyjść do zgromadzenia. Ich bin wieder zu Hause. Bo przychodzę z powrotem do domu. Ich habe alles wieder vergessen. I wszystko, co było powiedziane, znowu zapominam. Und der Bruder sagt, komm trotzdem. Ale brat, który z nią rozmawiał, powiedział, pomimo wszystko, przychodź na zgromadzenie. Auch wenn wir viel wieder vergessen, ich auch. Bo nawet jeżeli wiele rzeczy zapominamy ciągle na nowo, ja też zapominam. Hat das Wort immer eine reinigende Wirkung. To Słowo zawsze ma na nas oddziaływanie oczyszczające. Und das ist eine sehr wichtige Funktion. I to jest bardzo ważna funkcja. Dann sehen wir, dass diese Schafe auf einmal Zwillinge gebären. I dalej widzimy, że nagle wszystkie te owce mają bliźnięta. Auch das ist bei dem Gebiss natürlich. Wir haben einen Oberkiefer und einen Unterkiefer. Es entspricht oben dem Kiefer unten. I to również też w stosunku do zębów też ma swoje odniesienie, dlatego że mamy również górną i dolną szczękę i górny ząb odpowiada zębowi w dolnej szczęce. Wenn ein Zahn fehlt, gdy brakuje nam jakiegoś zęba, alles kann schwierig werden. To wszystko może pomału potem być dla nas trudne. Aber was bedeutet das geistlich? Ale co to dla nas oznacza w sprawach duchowych? Vielleicht können wir sagen, może moglibyśmy powiedzieć, es geht im Wort Gottes nicht nur um hören, że w przypadku Słowa Bożego nie zawsze tylko chodzi o słuchanie, sondern auch um tun. Ale również też i chodzi o czynienie. Gott möchte nicht nur, dass wir alle Stellen in der Bibel gut kennen. Bóg nie tylko chciałby, abyśmy wszystkie miejsca w Biblii bardzo dobrze znali, sondern dass wir es auch tun. Ale abyśmy również też i to czynili. Nehmen wir ein Beispiel. Przytoczymy teraz przykład. Der Jesus sagt, dies tut zu meinem Gedächtnis. Pan Jezus powiedział na przykład, czyńcie to na pamiątkę moją. Ich kann jetzt alles über Brot brechen, über den Tisch des Herrn, alles lernen. Ja mogę wyuczyć się wszystkich spraw dotyczących łamania chleba i stołu pańskiego. Aber ich tue es nicht. Ale ja nie będę tego czynił. Das ist schade. To wtedy jest to wielką szkodą. Und dann gibt es keine Zwillinge. I wtedy nie będzie już właśnie takiego działania tego bliźniaczego. Sondern dann ist es eine Fehlentwicklung. Ale wtedy okaże się, że jest to chybiony rozwój. Der Jesus möchte uns weiterführen. Bo Pan Jezus chciałby nas dalej prowadzić. Aber nur wenn wir seinem Wort auch gehorchen und es tun. Ale tylko wtedy, gdy będziemy poprzednio jego słowu posłuszni i będziemy je czynili. Das ist sehr wichtig. To jest bardzo ważne. Wir sehen das zum Beispiel in Matthäus 7, wo der Jesus von dem Mann, dem klugen Mann spricht und dem dummen Mann. Na przykład oglądamy to w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale, gdy Pan Jezus przytoczył to podobieństwo o tym mądrym i o tym głupim mężczyźnie. Der eine baut auf Sand und der andere auf Fels. Jeden z nich budowę swojego domu posadowił na piachu, a drugi na skale. Und dann sagt er am Ende, glückselig wer meine Worte hört und sie tut. I na koniec Pan Jezus zakończył tą przypowieść takimi słowami. Błogoszczęśliwy ten, kto słucha mojego słowa i je czyni. Mateusz 7 am Ende, glaube ich. Myślę, że to jest pod koniec 7 rozdziału Ewangelii Mateusza. Dann kommen wir zum vierten Punkt. I teraz możemy przejść do 4 punktu. Die Lippen. Vers 3. Trzeci wiersz, wargi.
Auch an den Lippen kann man sehen, ob jemand krank ist oder gesund. Również i na wargach można rozpoznać, czy ktoś jest zdrowy, czy chory. Wenn man als Kind im kalten Wasser schwimmt, jeżeli jako dzieci pływaliśmy w zimnej wodzie, dann werden die Lippen blau. Wtedy nasze usta stały się sine. Und dann muss man aufpassen, es ist gefährlich. I wtedy już trzeba było uważać, gdyż ta sytuacja jest niebezpieczna. Aber hier sind die Lippen rot. Ale tutaj widzimy, że te usta są czerwone. Karmesin ist ein roter Farbstoff. Bo karmazyn to jest środek, którym się farbuje na czerwono. Und wo kommt Karmesin vor? A skąd właśnie pochodzi ten karmazyn? Josua 2 bei Rahab. Jozuego, drugi rozdział w przypadku Rahab, oglądamy to. In Jericho kam bald das Volk Israel und wollte um die Stadt ziehen. W przypadku właśnie Jerycha, gdy pojawił się lud izraelski i już miał niedługo zacząć okrążać to miasto. Und Rahab sollte als Zeichen, welches Haus von ihr ist, eine Schnur in das Haus hängen, in das Fenster. I Rahab jako znak, który to jest właśnie jej dom, który był wbudowany w mur tego miasta, miała wypuścić przez okno sznur karmazynowy. Wann hat sie die hingehängt? Kiedy ona ten sznur powiesiła? Eine Minute bevor die Mauern eingefallen sind? Czy minutę po tym, gdy te mury się zawaliły? Eine Minute vor? Czy minutę przed tym, gdy te mury się zawaliły? Nein, sofort als die Kundschafter weggegangen sind. Viel früher. Nie, ona ten sznur karmazynowy wywiesiła natychmiast, jak tylko od niej odeszli ci zwiadowcy. Dużo, dużo wcześniej. Die Karmesinschnur ist ein Bild der Erlösung. Ten sznur karmazynowy jest również i obrazem odkupienia. Sie hat die Farbe des Blutes. Gdyż jest to kolor krwi. Wann sprechen wir über unsere Erlösung? Kiedy my mówimy o naszym odkupieniu? Sind wir vielleicht froh, dass keiner in der Arbeit weiß, ich glaube an den Herrn Jesus? Czy może cieszymy się z tego, że nikt w pracy nie wie o tym, że my wierzymy w Pana Jezusa? Vielleicht hat der Rahab Angst, fragen die Leute, warum hängt eine Schnur in deinem Fenster? Może też i ta Rahab obawiała się, że ludzie zaczną ją pytać, po co powiesiłaś taki sznur karmazynowy z twojego okna? Ich habe auch manchmal Angst. Ja też czasami się boję. Was soll ich sagen? Was soll ich antworten? Co ja mam powiedzieć? Jak ja mam odpowiedzieć? Aber trotzdem sollten wir Mut fassen, von unserer Erlösung zu sprechen. Ale pomimo wszystko tego strachu, my powinniśmy nabrać odwagi, aby mówić o naszym odkupieniu. Also, die Frage ist, worüber sprechen wir? A więc powstaje pytanie, o czym my mówimy? Denn es gibt eine Stelle in 4. Mose. Gdyż jest takie jedno miejsce w 4. Księdze Mojżeszowej. Als Aaron und Miriam sich unterhalten. Tam czytamy o tym, że Aaron i Miriam ze sobą rozmawiali. Über die Frau von Mose. I mówili na temat żony Mojżeszowej. Und dann heißt es 4. Mose 12, Gott hörte zu. I nagle w 12 rozdziale 4 Mojżeszowej jest napisane, i Bóg to usłyszał. Also wir wollen von dem Herrn Jesus reden. A więc chcielibyśmy mówić o Panu Jezusie. Wir denken daran, Gott hört zu. I myślmy zawsze o tym, że Bóg to słyszy. Aber jetzt kommt noch etwas dazu. Ale tutaj jeszcze jest jedna rzecz dołożona do tego. Dein Mund ist zierlich, oder man kann auch übersetzen, deine Sprache ist zierlich. I tutaj jest napisane twoje usta, a w języku polskim twoja mowa jest pełna wdzięku albo ozdoby. Es kommt nicht nur darauf an, was wir sagen. A więc nie tylko chodzi o to, co my powiemy, sondern es kommt auch darauf an, wie
wir etwas sagen. Ale również chodzi o to, w jaki sposób my to powiemy. Ich kann etwas Richtiges sagen. Ja mogę powiedzieć coś bardzo prawidłowego, właściwego. Die Kinder sollen den Tisch abräumen, zum Beispiel. Na przykład mogę powiedzieć, dzieci niech posprzątają stół po jedzeniu. Aber ich sage es in so einem frechen Ton. Ale mogę powiedzieć to w taki ostry, bezczelny czy stanowczym tonie, dass die Kinder am liebsten überhaupt nicht es machen wollen. Że dzieci najchętniej to w ogóle by nie chciały tego zrobić. Wir sagen in einem Wort, der Ton macht die Musik. My w jednym z przysłów mówimy, że to właśnie ton oddaje muzykę. Ja? Tak jest. Dann kommen wir zu dem fünften Punkt. I teraz możemy przejść do piątego punktu. Und ist eng verbunden mit dem vierten. I on jest bardzo ściśle połączony z tym czwartym. Kommt zu der Schläfe, zu dem der Seite hier, die Schläfe hinter deinem Schleier. Wie habt ihr das übersetzt? Ja, das ist diese Teil der Skronie. Tutaj mowa jest o skroniach, które są poza tą zasłoną, czy poza welonem. Das ist der Ort, wo unsere Gedanken gebildet werden. A więc mowa jest tutaj o miejscu, w którym tworzone są nasze myśli. Stellt euch einmal vor. Wyobraźcie sobie coś takiego. Hier ist ein großes Display. Że tutaj za nami na ścianie byłby duży ekran. Und alle unsere Gedanken laufen hier rüber. I wszystkie nasze myśli byłyby na tym ekranie wyświetlane. Das wäre schlimm, oder? Byłoby to straszne, nieprawdaż? Aber keiner kann unsere Gedanken lesen. Ale wiemy, nikt nie potrafi odczytać naszych myśli. Kein Geschöpf. Żadne stworzenie. Auch nicht der Teufel. Nawet diabeł nie potrafi. Nur Gott bzw. nur der Jesus. Tylko Bóg i w powiązaniu również Pan Jezus. Das ist einerseits ein Trost. To z jednej strony jest dla nas pocieszające. Aber trotzdem, es gibt ein Sprichwort, das sagt, die Gedanken sind frei. Ale pomimo tego, że istnieje takie przysłowie mówiące, że myśli są wolne, aber das stimmt nicht. Ale to nie jest prawdą. Bei dem Herrn Jesus heißt es, meine Gedanken gehen nicht weiter als mein Mund, Psalm 17. W stosunku do Pana Jezusa w Psalmie 17 jest napisane proroczo, że myśli moje nie idą dalej niż moje usta wypowiadają. Da stehen wir weit zurück. O, tu zauważamy, jak daleko jesteśmy od niego oddaleni. Aber trotzdem wollen wir uns fragen, was passiert hinter unserem Schleier in unserer Gedankenwelt. Ale pomimo tego chcemy samych siebie zapytać, co wszystko się dzieje za tą zasłoną, czyli w naszym świecie myśli. Hier heißt es ein Schnittstück eines Granatapfels, das bedeutet genau aufgeschnitten. Tutaj jest to obrazowo pokazane, że skronie jak rozkrojone jabłko granatu, dokładnie przez środek równo przekrojone. Also eben Punkt 4 war, was reden wir? A więc właśnie mówiliśmy w punkcie czwartym, co my mówimy. Jetzt heißt es, was denken wir? A teraz pokazane jest, co my myślimy. Und leider ist es oft so, dass es auseinanderweicht. I niestety bardzo często jest tak, że te dwie drogi usta i myśli nie idą równolegle ze sobą. Aber der Jesus möchte, dass es zusammengeführt wird. Ale Pan Jezus chce, aby one były ze sobą złączone. Lesen wir einen Vers aus Psalm 19. I przeczytajmy jeden wiersz z Psalmu 19. Vers 15. 15 wiersz. Müsste der letzte Vers sein. Psalm 19, 15, ostatni wiersz.
Niech znajdą upodobanie słowa ust moich i myśli serca mego u Ciebie, Panie. Gehen wir zum sechsten Punkt in der Aufzählung. I teraz przejdźmy do szóstego punktu tej naszej listy. Der Hals. Mowa jest tutaj o szyi. Was ist der Hals in der Bibel von was hat für eine Bedeutung? Jakie znaczenie w Biblii ma właśnie szyja? Der Hals ist die Stelle, die man am schlechtesten schützen kann. Szyja jest miejscem, które jest najtrudniej ochronić. Denken wir zum Beispiel an einen Motorradfahrer. Pomyślmy na przykład o kierowcy motocykla. Er hat einen Nierenschutz, einen Helm, aber der Hals ist gefährlich. On ma szeroki pas wokoło swoich bioder. On na głowie ma hełm, ale szyja jest to miejsce, które jest słabo chronione. Ich möchte euch zwei Stellen dazu geben. In Josua 10 heißt es einmal. Dwa miejsca chciałbym tu teraz przytoczyć. W księdze Jozuego 10, vers 24. 10 rozdział, 24 wiersz jest napisane, dass das Volk Israel die Füße auf den Hals der Könige stellte. Że lud izraelski postawi stopy swoje na szyjach wrogich królów. Eine zweite Stelle aus Römer 16 vers 4. Drugie miejsce z Rzymian 16 rozdziału, 4 wiersz. Und da steht von Aquila und Priscilla, sie haben ihren Hals preisgegeben. Tam czytamy o Aquili i Priscyli, że oni nadstawiali swojej szyi. Da sehen wir die Bedeutung. Der Hals ist sehr verwundbar. I tu właśnie dokładnie oglądamy znaczenie. Szyja jest miejscem, które jest bardzo łatwe do zranienia. Aber was ist hier am Hals? Ale co my tu oglądamy na tej szyi? Er ist erstens wie ein Turm Davids. Po pierwsze, ona jest jak wieża Dawidowa. Ich dachte, wir sprechen über Salomo. Ja myślałem, że my mówimy o Salomonie. Warum David? Dlaczego tutaj mowa jest o Dawidzie nagle? Ein Fehler in der Bibel, oder? Czy to jest błąd w Biblii? Nein, David ist der König des Kampfes. Nie, to właśnie Dawid jest tym królem walki. Salomo ist der Friedenskönig. A Salomon jest królem pokoju. Also vollkommen. A więc doskonałe. Und David hat viele Siege errungen. I Dawid właśnie odniósł wiele zwycięstw. Und diese Siege hängen jetzt wie Terrassen und wie Schilde am Hals. I wszystkie te zwycięstwa jako właśnie te tarcze są powieszone na jego szyi. Der Teufel kennt unseren Hals. Diabeł właśnie zna naszą szyję. Er weiß, wo wir schnell verwundbar sind. On doskonale wie, w którym miejscu bardzo szybko może nas zranić. Dann müssen wir uns an den Sieg von David erinnern. I w tym momencie właśnie musimy sobie przypominać o tych zwycięstwach Dawida. Ich möchte drei Siege aus dem Neuen Testament zeigen. A chciałbym wam pokazać trzy zwycięstwa opisane w Nowym Testamencie. Römer 6. List do Rzymian, 6 rozdział. Vers 10. 6, vers 10. Szósty rozdział listu do Rzymian, 10 wiersz. Umarłszy bowiem dla grzechu, raz na zawsze umarł, a żyjąc, żyje dla Boga. Der Jesus hat die Sünde besiegt. Pan Jezus zwyciężył grzech. Das böse Prinzip in uns. Tę złą zasadę, ten złą istotę, która w nas mieszka. Wir können noch sündigen. My potrafimy jeszcze zgrzeszyć. Leider. Niestety. Und dann kommt der Teufel und sagt, du bist ein Kind Gottes. I wtedy to właśnie przychodzi diabeł i mówi, ty jesteś dzieckiem Bożym?
Und dann gehen wir zu ihm und sagen, Römer 6, Vers 10. I wtedy my przychodzimy do niego i cytujemy Rzymian 6, rozdział 10, wiersz. Wir sind traurig über die Sünden, die wir noch tun. Naturalnie zasmucamy się z powodu grzechów, które czynimy. Wir bekennen sie und versuchen sie zu lassen. Naturalnie my je wyznajemy i naturalnie my również próbujemy więcej ich nie czynić. Aber der Teufel möchte gerne, dass wir traurig sind. Ale diabeł bardzo by chciał, abyśmy byli z tego powodu cały czas smutnymi. Und deswegen das Schild. I to właśnie z tego powodu potrzebna jest ta tarcza. Zweite Stelle aus Hebräer 2. Drugie miejsce z Hebrajczyków, drugiego rozdziału. Vers 14 am Ende. 14 wiersz pod koniec. Hebrajczyków 2, 14 pod koniec. Damit er durch den Tod den zunichte machte, der die Macht des Todes hat. Das ist den Teufel. Teufel betont. Druga połowa tego wiersza. Aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest właśnie diabła. Der Teufel ist besiegt. Diabeł jest zwyciężony. Er ist noch nicht weg. On wprawdzie nie został jeszcze usunięty. Aber er ist besiegt. Ale on jest zwyciężony. Und wir wollen das nicht vergessen in unserem Leben. Er ist ein besiegter Feind. I nigdy o tym nie zapominajmy w naszym życiu, że on jest nieprzyjacielem, który jest zwyciężony. Die dritte Stelle ist aus Johannes 16. I trzecie miejsce przeczytamy z Ewangelii Jana z 16 rozdziału. Letzter Vers, 33. Ostatni wiersz, 33. Ewangelia Jana, 16 rozdział, 33. To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Wir sind noch in der Welt. My jeszcze jesteśmy w tym świecie. Aber der Jesus hat die Welt überwunden. Ale Pan Jezus zwyciężył ten świat. Und diese Siege sollen uns auch kennzeichnen. I te zwycięstwa powinny również nas cechować. Die Sünde ist besiegt. Grzech został zwyciężony. Der Teufel und die Welt. Diabeł i świat. Und das dürfen wir wie ein Schild an unseren Hals hängen. I nam teraz wolno jest te trzy punkty powiesić jako tarcze na naszej szyi. Das ist unser Schmuck. I to jest naszą ozdobą. Kommen wir zum Schluss, zum siebten Punkt. I na koniec przejdźmy do siódmego punktu. In der Bibel sind die Brüste immer ein Bild von Reife. W Biblii piersi zawsze są obrazem dojrzałości. Und auch hier ist das die Bedeutung. Również i takie jest ich tutaj w tym miejscu znaczenie. Piąty wiersz. Aber ein zweites Bild ist, ale również istnieje drugi obraz, dass die auch ein Bild von Nahrungsweitergabe sind. Że one również są obrazem tej czynności podawania dalej pokarmu. Und im Bild kann ich nur das weitergeben, was ich selber aufgenommen habe. I rzeczywiście w obrazie możemy to zrozumieć, że możemy tylko przyjąć, podać dalej to, co samemu się przyjęło. Also, geistliche Reife. A więc po pierwsze oglądamy tutaj duchową dojrzałość. Nahrungsweitergabe. Po drugie podawanie pokarmu dalej. Und auch der Ort der Zuneigung. Ale również też i jest to miejsce naszej przychylności, naszych uczuć. Ein Kind läuft zu der Mutter. Bo dziecko biegnie szybko do swojej mamy. Und lehnt sich an die Brust. I przytula się do jej piersi. Auch da können wir lernen von. I właśnie z tego możemy się tych rzeczy nauczyć. Wir dürfen vielleicht fragen. I może moglibyśmy postawić pytanie. Ist meine Zuneigung zu dem Herrn Jesus gewachsen? Czy moje uczucie do Pana Jezusa wzrosło?
gebe ich von meiner Nahrung auch etwas weiter? Czy ja z mojego pokarmu dalej podaję? Und bin ich auch in der Geist, in meinem geistlichen Leben gewachsen, reif geworden? Ale również i trzeci punkt, czy ja w moim duchowym życiu urosłem, czy ja jestem dojrzałym? Ich habe einen Sohn. Ja mam syna też. Als er 5 Jahre alt war, ist er nicht gut gewachsen. Gdy miał 5 lat, to nie dorastał dobrze. Zu leicht, zu klein. On był za mały i za lekki, jak na swój wiek. Und der Arzt beobachtet und sagt, wir müssen etwas machen. I lekarz domowy to obserwował i zastanawiał się, co tutaj zrobić. Wie ist es im geistlichen Leben? A jak sytuacja wygląda w duchowym życiu? Gibt es auch eine Prüfung, ein Beobachten, ob ich wachse oder ob ich schwerer werde? Czy również istnieje takie przyglądanie się, czy sprawdzanie, czy ja rzeczywiście wzrastam, czy moja waga zwiększa się? Kommen wir noch zum Schluss zu den letzten beiden Versen. I na koniec jeszcze rozważymy ostatnie dwa wiersze, które przeczytaliśmy. In Vers 6 finden wir die Antwort der Braut. W wierszu szóstym oglądamy odpowiedź tej oblubienicy. Sie sagt, bis der Tag sich kühlt. Ona powiedziała, zanim ten dzień się ochłodzi, czyli nastanie wieczór. Das bedeutet, dass jetzt Nacht ist. To oznacza, że teraz to już jest noc. Und der kühlste Moment in der Nacht ist der Morgen. I najchłodniejszym momentem w nocy jest właśnie poranek. Bis dahin, wenn wir noch einmal auf die Prophetie gehen. I aż do tego momentu, teraz spójrzmy na wszystkie proroctwa biblijne. Der Überrest von Israel ist in der Nacht. Ta resztka z Izraela jest obecnie w nocy. Und wartet auf den Morgen, bis der Herr Jesus kommt. I oni właśnie oczekują na nastanie poranku, czyli na przyjście Pana Jezusa. Aber auch wir sind in der Nacht. Ale również i my jesteśmy w nocy. Wir warten nicht auf die Sonne. My wprawdzie nie oczekujemy na słońce. Wir warten auf den Morgenstern. Ale my oczekujemy na tą gwiazdę poranną. Aber wir tun etwas in dieser Zeit. Ale my wykonujemy coś istotnego w tym czasie. Wir gehen zum Mürrenberg. My idziemy na górę Miry. Und zum Weihrauchhügel. I idziemy na wzgórze Kadzidła. Wir beschäftigen uns in dieser Zeit der Nacht. A więc to oznacza, że w tym czasie nocy zajmujemy się mit der Myrre, tą Myrą, ein Bild von den Leiden des Herrn Jesus, która jest obrazem cierpień Pana Jezusa. Sie wird gewonnen durch Abschneiden von Rinde an einem Baum. Tą Myrę pozyskuje się z drzewa, jeżeli rozetnie się korę tego drzewa. Aber sie wird erst zum Duft, wenn ich sie verbrenne. I ta żywica tego drzewa daje swą woń dopiero wtedy, gdy my zaczniemy ją palić. Wir beschäftigen uns mit den Leiden des Herrn Jesus. A więc my zaczynamy zajmować się tymi cierpieniami Pana Jezusa. Aber auch mit der Herrlichkeit, Weihrauch. Ale również i jego wspaniałością, czyli tym kadzidłem. Und jetzt kommt darauf die Antwort in Vers 7 von dem Herrn Jesus, von Salomo. I teraz oglądamy w siódmym wierszu odpowiedź ze strony Pana Jezusa, czyli tego Salomona. Und er sagt, wenn du das tust. I on tu mówi tak, jeżeli to wszystko uczynisz, dann bist du schön. To wtedy jesteś piękna. Wollen wir versuchen in unserem Leben schön für den Herrn Jesus zu sein. Chciejmy zawsze próbować w naszym życiu być pięknym dla Pana Jezusa. Wir haben einen Gegenstand für unseren Herz. Bo my mamy tego rodzaju przedmiot rozważania naszego serca. Den Herrn Jesus. Pana Jezusa. Seine Leiden. Jego cierpienia. Seine Herrlichkeit. I jego chwałę. Der Jesus kann uns dabei helfen. A Pan Jezus może nam w tym wszystkim pomóc.